Witam ponownie z Gandii. Dziś idziemy obejrzeć mieszkanie, apartament do kupna. No i zaraz wszystko wam pokażemy. Reszta wycieczki została w domu, a Tereska idzie jako przewodnik, tak? Tak, ale będzie nas tam kilka osób, bo musimy go bardzo dokładnie obejrzeć z każdej strony, także zobaczymy. Mieszkanie kupuje Ala, zobaczymy. Gdzie to mieszkanie jest, Tereska? To mieszkanie jest bardzo blisko Carrefoura, bardzo blisko ryneczku, ale jednocześnie odległość do morza jest około 200 metrów albo 170. Już nie pamiętam, ale coś takiego było napisane i idziemy to zobaczyć. Idziemy zobaczyć, poglądamy. No i oczywiście wam pokażemy, żebyście wiedzieli, co tutaj sobie można w Gandii kupić. I za ile? Tutaj wielka grupa. Idziemy oglądać apartament, tak? Co to, apartament. Co to będzie za apartament? No właśnie, weź najedź na tę... A, tutaj. Residencjal. W bardzo fajnym miejscu. Tutaj przy takim parku. W niedzielę tu jest taki właśnie rynek, ale to na moim kanale gdzieś tam znajdziecie. To jest pani realtorka, tutaj miejscowa. Aida. Aida? Aida. Nice. Me llamo Teresa. Ah, muy bien. Española. ¿Tú española? Tereska, drugi tłumacz z hiszpańskiego. Pinto. Jeszcze czekamy na panią Polkę realtorkę, która będzie nam wszystko dokładnie wtedy tłumaczyła. I doszła nasza polska realtorka. Edward, witam. Dzień dobry. No idziemy. Idziemy oglądać. Zobaczcie, jaki fajny basenik. Basenik. No ale trzeba poczekać, jak się woda ogrzeje, bo teraz to w zimnej wodzie. Miejsca parkingowe. A tu jest. Tu jest tarasik. Czekaj. No, a tu jest taki ładny tarasik, basenik i tutaj w tym blocku. Proszę. Nie, ja słucham, jak pani pięknie po hiszpańsku mówi. Jeszcze? Ale nas pani straszy, myśleliśmy, że wyżej. No okej, wchodzimy. No, idziemy obejrzeć kuchnię. Płyta grzewcza. Piekarniczek. Widok na basen. Lodóweczka. Lodówka oczywiście była wyłączona. No ładna kuchenka, nawet nic nie trzeba robić, żadnego remontu. Tu jest mały stoliczek. I tu mamy takie małe pomieszczenie, czyli mamy pralkę. Okienko, boiler. I tu taki mały zlewik. Ten apartament jest cały z całym wyposażeniem, czyli jest do kupna tak jak jest w tym stanie. Ok, idziemy dalej oglądać. Tutaj jest wejście. Przypokój wejście do takiego małego korytarzyka. No i idziemy dalej. Tu mamy jedną sypialnię. Wiesz co? Co? I to już jest wszystko, właściciele zabrali. Już zabrali wszystko. Już zabrali wszystko. Tak. Już jest wszystko do kupna, tak jak stoi. Tak jak stoi, tak jak tutaj to jest. Tak. No bardzo mi się podoba. No ładne. Bardzo mi się podoba te szafeczki. To jest jedna sypialnia. Teraz idziemy do następnej sypialni. I tu mamy następną sypialnię. Bardzo.
Słuchaj, bardzo mi się to mieszkanie podoba i nie wiem, czy to nie jest pierwsze i ostatnie, które będziemy oglądać. Chyba trzeba brać, nie? No tak, no piękne. Bardzo ładnie. Jeszcze trzecia sypialnia, idziemy do trzeciej sypialni. No i taka łazieneczka w płytkach. Bidet obowiązkowo. W Hiszpanii to jest podstawa. Wanna z prysznicem. Idziemy dalej. O, to ja. No i to jest trzecia sypialnia. Ktoś przed nami był i po tego. Powichowali. Powichowali. No jest okej. Okay. A żaluzje nam zepsuli. Nie, ale to przed sekundą. No tak, no bo trzeba zajrzeć, gdzie jest widok. No. Wiatraki takie eleganckie, no, światełko z wiatrakiem. Gospodarze, bo to już jest tak, jak można kupić, nawet są poduszki nowe w folii. W każdym pokoju jest szafa zbudowana. Tak, to jest naprawdę super. No, a to jest druga łazieneczka, to jest oczywiście bidet, ale tu jest bez wanny, bo to jest tylko umaweleczka, ale jak przyjadą na przykład goście, to tu mogą sobie z tej korzystać łazieneczki. A to jest pani Anna, agentka tutejsza. Co by nam pani powie o tym mieszkaniu? Dzień dobry, jestem Anna Warzecha, pracuję w biurze nieruchomości Klaumar. Moja koleżanka z biura nieruchomości Hiponki, Aida. Pokazujemy właśnie mieszkanko, które rezerwuje jedna z klientek. To mieszkanko jest bardzo dobrze ustawione, ma kuchnię z pomieszczeniami gospodarczym, szafą, salą z widokiem na park, sypialnię. Gandia plaża przyciąga bardzo klientów swoją piękną plażą, dużą, szeroką, która po prostu rozciąga się przynajmniej 4 km. Plażę pokażemy z trzeba zobaczyć. Plaża, pokażemy tak, plaża w Gandia była często chowana, bo tylko była dla turystów z Madrytu. W tej chwili dużo Polaków kupiło apartamenty i są zachwyceni. Jest dobre połączenie, mamy z Walencji. Z Alicante samochody można wynająć, z Walencji można pociągiem dojechać, więc dużo, po prostu dużo Polaków kupuje? Bardzo dużo inwestuje, jednak Polacy mamy gdzieś te pieniądze, oszczędzamy, więc po prostu w Polsce też apartamenty są w wysokich cenach, więc tutaj dużo przyjeżdża i jednak inwestuje. Miejsce parkingowe to jest w tym bloku? W tym apartamencie jest. Nie wszystkie mają, ale jest spory wybór, po prostu przeglądać i na pewno coś każdy znajdzie. No i co, zapraszamy do biura, tak? Jasne, że zapraszamy do biura, pewnie. Okej, okay. Dziękuję bardzo. Ja również. No i tu jest taki tarasik mały, balkonik. No tu jest właśnie ten park, gdzie w niedzielę jest taki rynek, ale to wam pokażę, bo nagrywałem to, kawałek wam wstawię. No i tutaj pierściutko, tam już jest plaża. Nie wiem, może będzie widać, jak się wychylę. No bardzo ładnie, tu będzie zachód słońca, tam z tamtej strony jest zachód słońca, także słońce będzie po południu, także tak mocno tutaj w dzień nie grzeje słoneczko. Pani Aniu, zapomniałem jeszcze spytać o ten numer NIN, bo to chyba jest... Nie, numer NIN, to jest potrzebny dla cudzoziemców. Też pomagałem w załatwianiu numerów, okay. Bo do zakupu jest potrzebny, do zakupu nieruchomości jest bez tego się nic nie załatwi, bez nie? tego nie da się otworzyć ani konta i nie da się zrobić zakupu. Okej, okay, dzięki bardzo. Pani Aniu, zapomniałem zadać najważniejszego pytania. Ile taki apartament mniej więcej kosztuje? Są różne ceny. Zapraszamy do biura naszego, gdzie jesteśmy na ulicy Alkoi, numer 33. Klaumar zaprasza. Drugie małe, mniejsze biuro mamy na ulicy Plaza Mediterania, numer 2. Ceny są różne. Ceny są różne od 100 tysięcy, mniej niż 100 tysięcy, 150, 160 w różnych cenach. Więc zapraszamy. Okej. I coś zobaczymy. Dziękuję bardzo. No i do tego apartamentu jest to miejsce parkingowe. No tak trochę nie za bardzo, to środkowe by było lepsze, albo tam dalej. No ale trudno. Jakoś trzeba zaparkować. No i już mieszkanie obejrzane. Właśnie chciałam pokazać, kiedy godziny sprzedane.
To z dwiema sypialniami. Jak tam podobało się mieszkanko? Bardzo piękne. Szczęśliwa? Bardzo. No piękny apartamencik.